Na pewno zdarzyło Ci się kiedyś powiedzieć lub zrobić coś niestosownego, coś niemądrego, złamać jakąś normę społeczną, po czym poczułeś się głupio. Czy zastanawiałeś się, dlaczego czasem odczuwamy wstyd? Czy to czerwienienie się na twarzy spowodowane wzrostem adrenaliny i rozszerzenie naczyń krwionośnych jest nam w ogóle do czegoś przydatne? Albo te spocone ręce, palpitacje serca, nerwowy chichot i suchość w ustach? Wstyd reguluje nasze relacje społeczne. Kiedy na przykład niechcący obrazimy kogoś, jego reakcją może być złość, a nawet przemoc. Demonstrowany przez nas wstyd chroni przed spotęgowaniem konfliktu. Jest rodzajem niewerbalnych przeprosin. Źle zrobiłem, źle zrobiłam i jest mi głupio. Wybacz mi. W jednym badaniu naukowcy wysnuli hipotezę, że wstyd jest naszym przystosowaniem, mechanizmem obronnym przed społecznym potępieniem przez innych. Nasi przodkowie żyli w małych społecznościach i musieli ze sobą ściśle współpracować w celu przeżycia, zdobycia pokarmu. W takim świecie życie naszych przodków mocno zależało od tego, jak inni ich postrzegali, czy ceniono ich na tyle, aby dzielić się z nimi i ich dziećmi, pożywieniem, ochroną, opieką. Wstyd można określić jako program w naszym mózgu, który sprawia, że obchodzi nas to, co inni mogą o nas pomyśleć i motywuje nas, aby unikać zachowań, które mogą nie spodobać się innym. Wstyd ułatwia współżycie między ludźmi, hamuje zachowania, które są społecznie nieakceptowalne. Krótko mówiąc, wstyd trzyma nas w ryzach. W życiu codziennym nie kładziemy nacisku na rozróżnianie wstydu i poczucia winy. Nawet psychologowie niejednokrotnie definiują je jako podobne emocje lub rozpatrują je łącznie. Na przykład używają jednej emocji, żeby opisać tę drugą. Gdy naukowcy wskazują na ich odmienność, to wspominają o tym, że poczucie winy odnosimy do konkretnej czynności, czegoś, co zrobiliśmy, a wstyd odnosimy personalnie, na przykład do siebie. Powiedzmy, że nie uczyliśmy się do egzaminu, przez co słabo nam na nim poszło. Gdy będziemy odczuwać poczucie winy, to możemy pomyśleć coś w stylu: mogłem się pouczyć, zamiast iść na koncert. A gdy będziemy odczuwać wstyd, to w skrajnych przypadkach nasze myśli przybiorą formę: jestem głupi i beznadziejny. Podczas gdy słaby lub umiarkowany wstyd jest zazwyczaj uczuciem pchającym nas do poprawienia czegoś, pobudzającym nas do prowadzenia moralnego życia, to zbyt duża jego dawka może być przytłaczająca i destrukcyjna. Jeżeli czujesz, że to Ciebie dotyczy, że jesteś osobą, która często się wstydzi i chcesz to zmienić, to następnym razem, gdy rozpoznasz w sobie to uczucie, możesz pomyśleć o następujących rzeczach. Odczuwanie wstydu wynika z wysokiego poziomu empatii, ze zdolności rozumienia innych ludzi i wczuwania się w ich potrzeby i uczucia. Wstyd jest reakcją naturalną, którą odczuwają wszyscy zdrowi ludzie. Wstydliwa sytuacja z czasem zamienia się w ciekawą i zabawną anegdotę, którą możesz opowiedzieć znajomym. Poza tym ludzie myślą o nas dużo rzadziej niż nam się wydaje. Znacznie częściej skupiają się na sobie, więc nie przejmuj się. Jak zrobisz coś trochę głupiego albo strzelisz jakimś sucharem, z którego nikt się nie zaśmieje, najprawdopodobniej ludzie nie będą rozpamiętywali tego tygodniami. Pewnie zapomną o tym jeszcze tego samego dnia i zajmą się myśleniem o sobie. Chyba, że to był naprawdę suchy suchar. Żartuję. Jeżeli chcielibyście zagłębić się w lekturze o wstydzie, to polecam Wam książkę Hashtag Wstydź się Johna Ronsona, którą możecie przeczytać za darmo od teraz do 30 listopada w ramach akcji czytaj.pl. Zawarte są w niej prawdziwe historie ludzi, których życie zostało zrujnowane przez jeden kiepski żart czy błąd w pracy. Oprócz tej książki możecie przeczytać jeszcze 11 innych bestsellerów. Akcja czytaj.pl jest dostępna w 22 miastach i 1000 szkołach w całej Polsce, a poza tym jeszcze w 10 miastach na całym świecie. Jeżeli w Waszej miejscowości lub szkole nie ma tej akcji, to możecie to zmienić i zapewnić darmowe czytanie sobie oraz innym. Wystarczy, że złożycie nam bardzo nietypową obietnicę. Pomożecie nam zarażać innych czytaniem. Poza tym każde zgłoszenie wygrywa. Więcej o akcji oraz informacji, jak się do niej zgłosić, znajdziecie w linku, który jest w opisie filmu. Jeżeli Wam się spodobał ten odcinek, to koniecznie dajcie nam łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał, aby nie ominąć kolejnych odcinków. Tutaj możecie zobaczyć nasze poprzednie filmy. Dajcie nam też znać w komentarzach, o czym chcielibyście się dowiedzieć w kolejnych odcinkach. Na przykład ten film, Dlaczego czujemy wstyd, powstał właśnie dlatego, ponieważ prosiliście nas o taki temat.
To już wszystko na dziś. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!